Ogólnie trafiła nam się całkiem ciekawa edycja, choć wiem, że niektórzy mogą się z tym nie zgodzić, to uważam, że wzbudza wiele emocji, a przecież o to właśnie chodzi. Jest coś dla miłośników przysłodzonych szczęśliwych zakończeń, patrz Kamil Jasia. I dla tych, którzy wolą szczęśliwe zakończenia z delikatną nutą negatywnych emocji, grozy, cringe'u, zniesmaczenia, co kto woli, czyli Bogusia i Krzysztof. Jest tajemnica, patrz Stasiulek. Jest też szydło wychodzące z worka, niczym pieczarka z grządki torfu, Lady Kamila. No i jest szukająca drugiej, trzeciej, czy którejś tam szansy Elżbieta, której trafił się Marek. I generalnie o Marku już niby było, ale okazuje się, że nawet w połowie nie wyczerpaliśmy tematu. Zanim jednak do niego przejdę, pochylę się nad naszymi kochanymi ananasami tej edycji, czyli Kamilką i Stasiem, których jedni nazywają pomyłką, a drudzy, co by tu dużo nie mówić, rozrywką na wysokim poziomie. Co by tu o nich nie mówić? Nie są to jakieś czarne charaktery i negatywni bohaterowie. Otóż Lady K jest po prostu rozpieszczonym dzieckiem. I słowa dziecko nie używam przez przypadek, bo ona chyba nie dorosła jeszcze do związku. Przynajmniej nie do takiego, który oznacza partnerstwo. Jakby nie ma jej się co dziwić. Widzieliście jedną którąś tam jej chaty? Jej prawdziwe ciuchy na Insta. Choć i te pseudoskromne z programu kosztują grube hajsy, bo czasem łaskawie zdradza skąd pochodzą na Insta. Możecie też zobaczyć wideo relacje z jej, nawet nie okrągłych, a zwyczajnych urodzin, które są zrobione z większą pompą niż niejedno wesele. Większość wesel. Aż strach pomyśleć co Lady zrobi na trzydziestkę. Brzozowski szykuje się jako support dla kogoś kto akurat będzie na topie i wpadnie zaśpiewać jej 100 lat. Niczego jej raczej nie brakowało, była kochana przez rodziców i teraz uważa, że należy jej się wszystko co najlepsze z naciskiem na wszystko. Trudno ją winić za to, że chce żeby ktoś nie wiedząc czy to faktycznie pisanka czy tylko wydmuszka będzie walczył o nią jak najmano jasną górę. Jest ładna i tak dalej, więc może nawet ktoś taki się trafi. O ile tylko obojgu wystarczy uwielbienie Kamili jako jedynej istotnej osoby w tym związku, tak długo wróży im świetlaną przyszłość. Stasiulek zaś, co tu dużo mówić? Gość chyba stwierdził, że mając dostęp do dziewczyn z całej Polski w końcu trafi się taka na której widok porazi go piorunem, wryje w ziemię i nie wstanie, ale tak się niestety nie stało. Nawet te opowieści dziwnej treści i szukanie na siłę znaków, że szaleję za Tereską na nic się zdały, bo tam nie było gry, tam po prostu nic nie było. Jak ktoś w którymś komentarzu napisał, najlepszy kontakt miał z Olą, a był to kontakt kumpelski i oboje wiedzieli, że nic więcej z tego nie będzie. Zauważcie, że jedyna Ola wciąż mówiła, że on nikogo nie wybierze. A to, że gość ważył słowa i bał się cokolwiek powiedzieć to inna kwestia, bo nie reprezentował tylko siebie, ale i całą rodzinę, która stara się, żeby to nazwisko coś znaczyło w regionie. I żebyśmy jedząc groszek firmy Kotlin myśleli jak bardzo występ Stasiulka w TVP nie wpłynął na jego smak. Także te dzieci bogatych rodziców nie są jakieś złe, czy jakkolwiek szkodliwe, bo nikomu nie zrobiłyby krzywdy. Ewentualnie samym sobie i swoim wizerunkom i tyle. Jednak jest w tej edycji uczestnik, który jest delikatnie mówiąc osobą mocno niepokojącą. I chyba nieprzypadkowo jest on wybrankiem Eli. Nieprzypadkowo ponieważ Ela, jak wiemy kobieta po przejściach i z przeszłością, która mogłaby posłużyć jako gotowy scenariusz filmowy, można powiedzieć przyciąga dziwne osobowości. Oczywiście to nie odbywa się bez jej udziału, bo przecież to ona sama wybrała Marka. Ale nie da się ukryć, że jest osobą podatną na wpływy. Nawet przy samym wyborze, choć podobał jej się Marek wybrała go dopiero po namowie Manowskiej, jakby to prowadząca podjęła za nią tę decyzję. Również wszelkie prace, które zadawała początkowo trzem, a później dwóm bobrom, wychodziły podobno od produkcji, która wręcz nalegała i sama te prace wymyślała. Z pewnością naciskali tak na wszystkich, ale tylko Ela wypełniła te polecenia wzorowo. Również przy Marku,
który już w pierwszej scenie z jego udziałem zapalił lampkę połowie Polski, a kiedy opowiadał o tym, jak chciał zakończyć swój żywot po śmierci małżonki z kuchennych rewolucji, to już w ogóle było to mocna próba grania na emocjach, na którą Ela się nabrała. Bo zobaczcie, założenie niby miała dobre, starsi od niej emeryci, czyli, że nie darmo zjady, i najlepiej wdowcy, którzy ciężko przeżyli śmierć żony, bo sama marzyła o takiej miłości. No ale wyszło jak zwykle. Nawet historia o tym, że Marek rok czasu siedzi na łbie u kolegi, nie wzbudziła jej podejrzeń, bo łknęła tłumaczenie, że tak bardzo nie mógł się pozbierać. I teraz ciekawostka, której się nie spodziewacie. Marek i jego była żona mają spółkę. I normalnie w momencie, kiedy jego żona umiera, w KRS-ie jest ona takim członkiem, czy wspólnikiem archiwalnym. Ale w tej spółce, która jest czynna, jest ona wspólnikiem obecnym, jakby nadal żyła. Nie sądzicie, że to trochę dziwne? Mało tego, w zeszłym roku, zakładam, że po jej śmierci Marek przejął jej Facebooka i pisał do ludzi w jej imieniu, pisząc: "Halo, to ja, Jola, piszę do ciebie z zagrobu". A wiem to stąd, że czasem pisał: "Cześć, tu Marek", a czasem jako duch właścicielki profilu. To są wszystko publiczne rzeczy, sami wejdźcie i poczytajcie. Mi trochę czacha po tym dymi. Ale to oczywiście nie wszystko. Marek przez jakiś czas posługiwał się też nazwiskiem tej żony. I generalnie ci, którzy oglądali Kuchenne rewolucje z jego udziałem, mówili, że im wyglądali na zakochanych. Ale czego nie wiecie, to info, że jego była żona również była rozwódką, i to zdecydowanie nie biedną, kiedy spotkała na swojej drodze kochliwego Marka. Zaś kilka lat później widniała już w rejestrze długów, tam gdzie można znaleźć również Marka. To są publiczne informacje, niektóre z długów możecie sobie nawet wykupić, jeśli macie ochotę zostać jego windykatorem. Obecnie Marek ma firmę zajmującą się montażem rolet, a na stronie firmy widnieje zdjęcie rolety, altany jego kolegi oraz jego selfie. Niecodzienna oprawa, ale cóż począć. W pozostałych krajach Marek pracował jako budowlaniec, choć kariery chyba nie zrobił tak często, zmieniając miejsca zamieszkania. Kolejna ciekawostka. Na LinkedIn na swoim profilu zaledwie miesiąc temu deklarował, że pomoże każdemu, kto czegoś szuka i nie może tego znaleźć, i że gwarantuje 100% dyskrecji. Cokolwiek to znaczy, brzmi dość szemranie, hashtag dyrektorzy. Finalnie Ela przejrzy na oczy i Marek nie wyrządzi jakichś większych strat w jej życiu. Choć jak sama powiedziała, to typ mężczyzny, który w całości oddaje się kobiecie. Od wszędobylskich stóp po czubek siwej czupryny, od zakochania po długi, i tak dalej. Zanim to się jednak stanie, trochę u niej pomieszka, narobi jej wstydu w kościele i wystąpi z nią w najbliższym odcinku Rolnika, bo na finale to już będą osobno, gwarantuję. Ciekawostką jest też fakt, że już po rozstaniu zaczął wrzucać jej zdjęcia na swojego Facebooka, co jest także nieco dziwne. Patrzcie, to jest laska, która właśnie wyrzuciła mnie z domu, a tutaj jest samochód, a ja jestem pusty i gotowy do drogi jak ten bagażnik. I tutaj wiadomo, niektórzy powiedzą, że nieładnie takie rzeczy wyciągać. Ale po pierwsze, primo, one są publiczne, on to robi, pisze, postuje. A po drugie, niech przyszłe ukochane mają pełen obraz jego osoby, a nie tylko niski głos, wysoki wzrost i ekshumowaną obrączkę podobno zmarłej żony. Tyle ode mnie. Jeśli macie coś do dodania, zapraszam do sekcji komentarzy. Dajcie znać, co myślicie o tych, momentami dziwnych informacjach. A tymczasem znak pokoju i do gnoju. To jeszcze nie weekend.